Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie w ten mroźny dzień lutowy, 27 dzisiaj, 6? Coś takiego, lutego. Wyjątkowo ciepłe dni nastały, z czego się bardzo cieszę. Stoję obok mostu średniowiecznego w Ponte de Lima, częściowo zbudowanego przez Rzymian, którzy bardzo sobie ukochali te okolice. Podobno Rzymianie uważali, że jeśli gdziekolwiek mieliby zbudować drugi Rzym, to byłaby to Portugalia. Więc uważam to samo co oni. To jest mój drugi dom, moja druga ojczyzna i to jest taki mój mały Rzym. Stoję obok, tak jak powiedziałam, obok mostu, który prowadzi w kierunku Santiago de Compostela, miejsca pielgrzymkowego w Hiszpanii. Tutaj żółta strzałeczka. Czy operator kamery może nakierować? Dziękuję bardzo. Żółta strzałeczka, w którym właśnie drogi, szlaki pielgrzymkowe do Santiago de Compostela są oznaczone. Dzięki temu żaden pielgrzym nie straci szlaku. Zapraszam serdecznie na spacerek szlakiem. Będziecie się mogli poczuć jak prawdziwi pielgrzymi zmierzający do Santiago de Compostela. Zapraszam serdecznie. Bardzo lubię ten most. O, ja przejęłam pałeczkę, raczej stikeczkę, self-stikeczkę, telefoneczkę. A to dlatego w ogóle jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa, bo na imieniny, które miałam niedawno, ale jeszcze przyjmuję życzenia, jakby ktoś chciał, dostałam taki właśnie sprzęcior i to jest pierwszy filmik, który nakręcam. Ja jeszcze proszę o nazwę tutaj mojego suflera, jak się nazywa ten, to coś? Jakiś zichunu, dobrze, niech będzie. O, kochani moi, więc prowadzę Was tym szlakiem do Santiago. Czuję się jak prawdziwy pielgrzym, tylko plecaka brak. Pielgrzymów można bardzo łatwo rozpoznać dzięki muszli przegrzebka, nazywaną muszlą świętego Jakuba. Przyczepiają sobie taką muszlę do plecaka i już z daleka można ich rozpoznać. Na muszli tej mają często narysowany taki czerwony krzyż, który właśnie sugeruje, wskazuje, gdzie prowadzi droga do Santiago. Tutaj nie wiem, czy dostrzegacie, jest taki jakby podwodny mostek. Kiedyś zanurzałam swe stopy w Limie, idąc właśnie tym mostkiem na wysepkę, ale ostrzegam, jeśli ktoś by się odważył przechodzić tym mostkiem, to jest bardzo ogloniony, także można skąpać nie tylko stopy, ale i resztę ciała w Limie. Kiedyś już wspominałam, że rzeka Lima nazywana była przez Rzymian rzeką zapomnienia. Jest to mityczna rzeka Letes. Podobno każdy, kto wszedł do rzeki, zapominał swego imienia i swoją historię. Ja nie zapomniałam, także nie wiem, czy to prawda, może to się aplikowało tylko do Rzymian. W każdym razie chcę zwrócić Waszą uwagę na legionistę rzymskiego na tamtym brzegu, na białym koniu, który jest zwrócony w kierunku swojego legionu. Czy tu widać? Tam są żołnierze. Tu. I nawołuje każdego z legionistów po imieniu, żeby się nie bali przejść przez ową rzekę zapomnienia. Tam bliżej tego mostu, bardziej nowoczesnego niż ten, którym w tym momencie podążacie ze mną, znajduje się klub kajakowy Ponte de Limiański i serdecznie polecam. Jest to od kilkunastu lat najlepszy portugalski klub kajakowy trenujący wszystkich od malucha aż do starucha. Z Ponte de Lima pochodzi mistrz olimpijski i mistrz świata w kajakarstwie na kilku dystansach o pięknym nazwisku i imieniu Fernando Pimenta. Co by Wam jeszcze opowiedzieć? Przed nami wieżą swą zaznacza, wzbija się ku niebiosom kościół świętego Antoniego, patrona Lizbony. Pewnie Wam wspominałam już nie raz, ale lubię o tym wspominać, więc jeszcze raz to będzie. Święty Antoni Padewski nie był Włochem, on w Padwie mieszkał, ale urodził się w Lizbonie i jest czczony
z głębi serc wszystkich, przez wszystkich Portugalczyków i przez mieszkańców Portugalii innych narodowości, takich jak ja. Uwielbiam świętego Antoniego. Zawsze jak coś zapomnimy, zgubimy, to wzywam go ku pomocy, jako się zawsze pomaga. Nasza druga córka ma na imię Antonina i to jest... Hola! Ach, mieszkańcy również są szczęśliwi z powodu tej pięknej pogody, a my zbliżamy się już do... Czy czujecie się, powiedzcie mi, jak pielgrzymi? Na pewno, z taką przewodniczką jak ja. Nie może być inaczej. Zaraz, bo coś mi tu... Czy mogę prosić mojego towarzysza operatora kamery, bo jakoś to nie widać wieży. Czy to mogę jakoś skierować w stronę wieży? O, a już mam, dobrze, dziękuję bardzo. Za kościołem świętego Antoniego znajduje się przepiękny, tematyczny park. Parque do Arnado. Bardzo lubię tam odpoczywać, siedzieć sobie, nawet tracić kalorie, ponieważ znajduje się tam siłownia na świeżym powietrzu. Jak ktoś lubi ruch na świeżym powietrzu, zachęcam serdecznie do skorzystania. O, tu będzie dobrze widać naszego legionistę. Tam koło klubu kajakowego, jakby ktoś odwiedzał okolice, znajduje się przepiękna plaża rzeczna. Bardzo lubię korzystać z jej dobrodziejstw. Idzie właśnie tutaj nasz miejscowy proboszcz. Uśmiechnę się do niego, bo nas zna. Już przeszedł. Tu kapliczka. Nie wiem, czy widać świętego Antoniego. Może i widać, ale chyba się światło odbija. Na kościele... Aha, tutaj bardzo lubię też tę rzeźbę. Bom Caminho, czyli dobrej drogi, dobrego szlaku. Czy widać? Zaraz, bo ja tu muszę nauczyć się dopiero obsługiwać tym sprzętem. Także proszę o wyrozumiałość. Myślę, że widać. Bom Caminho, Ponte de Lima. Jest to napisane również Caminho de Santiago, czyli szlak do Santiago. Kościółek otwarty. I azulejsz, już moje ukochane. Zresztą się pewnie domyślaliście już, że bardzo lubię, zwłaszcza po dzisiejszym poście o świętym Mikołaju. Na górze wizerunek, tylko odbija się słońce świętego Antoniego. Pokażę wam również park, część parku. A tamten czerwony budynek, zwrócę waszą uwagę na niego, koło tej wysokiej palmy, na lewo od palmy, jest to Muzeum Zabawek i naprawdę świetna sprawa. Myślałam, że to będzie fajne tylko dla dzieci, a odwiedziliśmy ostatnio to muzeum razem z całą rodziną i powiem wam, że świetna sprawa również dla dorosłych. Fajnie było powspominać, pooglądać zabaweczki, do których przywykliśmy, które znamy z dzieciństwa, naprawdę świetna kolekcja, różne żołnierzyki zaraz, ołowiane, z ołowiu, lalki, wózeczki, no, bardzo ładne mebelki, fajna kolekcja i bardzo obszerna z różnych lat. Popatrzcie, jakie Ponte de Lima jest piękne. Zwłaszcza w taką pogodę. Zaraz obok Muzeum Zabawek znajduje się także albergę dla pielgrzymów, czyli schronisko, w którym pielgrzymi mogą spędzić noc. Można tylko spać jedną noc i dalej ruszyć w drogę, która następnie prowadzi w tamtą stronę, bardziej w stronę gór. Już zaczyna się bardziej górzyście. Mój towarzysz, tutaj operator kamery, pomocnik, zna tę drogę, ponieważ ruszał na Caminho w tamte lato wraz ze swoją córką, która także jest moją córką i bardzo im się podobało. Ja teraz poproszę tak, o. Mam nadzieję, że wam się podobała ta część szlaku, którą mogliście przejść razem ze mną i jeśli chcecie dalej ruszyć
ruszyć, to obiecuję Wam, że kiedyś również pójdę na Camino, na Caminho po portugalsku i będę dla Was także nagrywać szlak pielgrzymi. Także pięknego popołudnia, było mi bardzo przemiło znów dla Was coś nagrywać, czuję się w ogóle jak dziennikarka. Reporterka, dziennikarka, jak mnie tak się nagrywa. Do zobaczenia.